Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You've collected several challenge stars. That's 10 points for Gryffindor. Now off you go. Ja już grałem w tego pretendenta. O, tam się fasolki pojawiły. Tego nie było wcześniej. It's over 9000! Jakby na YouTubie ktoś się dziwił, skąd te dźwięki, to... To są dźwięki na wejście danych widzów, którzy uzbierali dostatecznie dużą ilość punktów i sobie ten dźwięk własny wykupili. Dobra, skończyliśmy lekcję, więc możemy iść do Hagrida na herbatkę. No w końcu nas zaprosił, nie? There you are. I hope you did well in your herbology class. O, zielarstwo poszło mi doskonale. Be best to discuss it back at my hut. Meantime, you're gonna be late for your broomstick training. Off you go. O nie, widzowie, kolejna lekcja. Kolejna lekcja, widzowie, z miotłą. Jak ja tego nienawidzę, naprawdę, no nienawidzę tego. Twoje zdrówko, panie ukryty smoku. Dbaj o swoje konto Steam. Jak ja to odpaliłem, panie Vegeta? No, przy pomocy jednego użytkownika na Twitchu i dzięki dużej ilości fixów nawet wgrałem moda na całkowicie lepszą grafikę. To jest całkowicie inne teksturki i delikatnie lepsza jakość dźwięku. To tak nie wygląda prawdziwy Harry Potter. Kamień filozoficzny jest delikatnie poprawiony i polepszone jest oświetleniem. You'd best go and see Neville Longbottom. He's over by broomstick training. Dobrze, idziemy spotkać się z Neville'em i znów będziemy latać. Czasami wyskakują błędy, ale to tylko wtedy, kiedy moja myszka wyskoczy niechcący na drugi ekran. I jeśli wyskoczy, a ja wtedy kliknę myszkę, to wywala mi crash z gry. Dlatego muszę być bardzo ostrożny i jak widzę myszkę na drugim ekranie kątem oka, momentalnie muszę szybko ją wrócić na ekran gry. Dlatego podczas latania może być trochę problemów. A nie wiem, za co zbanowaliście Szymka. Niestety macie dzisiaj takie szczęście, że nie mogę wyjść z gry podczas grania, więc nie jestem w stanie kontrolować czatu widowni. I jestem niestety zobowiązany. Here comes Neville. Wam zaufać. Best go and see what he wants. Please help me. Aha. So Longbottom has gone snivelling to you, and you want me to give you his precious remembrall. I think I'll leave it somewhere for Longbottom to collect. How about up a tree? Think you can catch me? Come on then, Potter. Aha, będziemy lecieć teraz z nim, z Malfoyem. Neville's remembrall, Malfoy. You want the remembrall back? See if you can catch it. And you better watch out for my bludgers. O nie, widzowie, będzie gorąco. Uhu! Wow, trafił mnie. Ja tak nie potrafię strzelać. Dobra, dostał Malfoy. Chodź tutaj, Malfoy. Wow, dostałem w drzewo. Ciekawe, jak oni napisali w tych czasach taki skrypt na latanie. Wow. Doganiam cię! Wow! Za tym mi się zdam się nabrać. Na jakąś plastikową lampkę. Co się śmiejesz? Trafiłem! Woohoo!
Lekcja latania zaliczona na medal. Mam cię. Dzięki, Bolcu. Zepsułeś moją miotłę. Neville, wygrałem. Come on, remember all back. Thanks, Harry. I'll be able to find my toad now. Come here, Trevor. Zdrówko, panie Hayden. I remember now. I left Trevor near the herbology class. There are plants there that eat. Permig? Nie, no zbanujcie go. Co on napisał złego, bo nie wiem. Mr. Potter. I'm Professor McGonagall, deputy headmistress of Hogwarts and head of Gryffindor House. Bo ja wegetkę przyprawą nazywam. Chasing Malfoy about. I'll admit you have remarkable talent on a broomstick. Ordinarily, first year students may not compete in Quidditch. In your case, we might overlook that rule. Harry, Gryffindor's first Quidditch match of the year is later this afternoon against the formidable Slytherin team. See you then. Załapałem się na Quidditcha. Świetnie. Ale to będzie śmieszna porażka. Okej, nie możemy dostać się do zamku Hogwartu, więc idziemy tutaj. Co jest w tym miejscu? U ciebie stan krytyczny wody, panie smoku? Nie przejmuj się, masz jeszcze wódkę. Chłe, chłe. Flipendo! Proszę bardzo, jak to wszystko gonimy. O, nie wiedziałem, że mogę wejść na takie kłody. Mogę wejść? Sprawdźmy. A, nie możemy. To ciekawe, co robi ta skrzynka tutaj. Aha! Ale cwanem. Od razu widzę ukrytą skrzyneczkę. Mamy to. No wiecie, jak wy czekacie klasyczki u mnie Harry'ego Pottera, to doczekacie się również ten Hogwarts Legacy. O, ogniste ślimaczki, fajne są. I czy cztery fasolki są na tyle motywacyjne, żeby zejść z powrotem tutaj na dół? Wychodzi na to, że tak. O, ukryta komnata! A kto by się spodziewał takiej niespodzianki? Dla jednej fasolki. Nie no, liczę, że coś tu będzie więcej. Na co ja klikam Alohomora, mogę wiedzieć? Au. A na to klikałem Alohomora. Czyli tu musi być karta. Przecież ślimaki nie będą chronić mi jakiejś głupiej fasolki. Fasolki? Jestem rozczarowanym. Ale niebezpieczne ślimaki. Nie przejmuj się, panie Hayden. W dzisiejszych czasach nie kładzie się worków z piaskiem na powódź. Są takie specjalne blaszki, które bezproblemowo na wysokość metra przekierowują wodę w innym kierunku. Tylko trzeba się w nie wyposażyć. Hoppa. Hoppa. Oj, oj, chyba w złym kierunku idę, prawda? Pewnie tak.
A, czekajcie, bo to na górę miałem się spiąć. Mój błąd. Potrzebnie się cofam. Zwróć uwagę na to z innej strony. Jak zaleje ci miasto i będzie powódź, to przynajmniej wyczyści ulicę z tych wszystkich puszek, butelek i innego syfu. Będzie czyściutko. Hoppa! Hoppa! I jeszcze raz hoppa. Cudownie. Hoppa. Chcę po prostu, widzowie, wiecie, zobaczyć, czy mi się będzie opłacało grać dwie transmisje tu i tu, czy lepiej sobie, wiecie, grać na Twitchu, a odcinkami cisnąć YouTube'em. Wszystko jest zależne od tego, co się będzie bardziej w statystykach opłacało. Hop! Hop! Nagrywanie nie jest tak obciążające jak stream. Na przykład z takim Wukongiem nie miałbym już problemów podczas grania. Hoppa. Hoppa. Kanalizację również wyczyści i wyprowadzi z... i wprowadzi do miasta. Wyprowadzi z miasta. Na jakieś pola i bagna okoliczne. Cztery fale... frasoleczki. Yes, czuję się jak bubr. Dobra, widzowie. Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? W ogóle fajne te drzewa, te teksturki tutaj dookoła, nie? Fajnie zrobione. Prosto, przejrzyście. Też tak sądzę, prosto. A kurde, a co jeśli tam byłoby ukryte przejście? No nie, no chyba nie w tych czasach. Dobra, w lewo idziemy w dół. W prawo jest więcej wody. A przecież to jest oczywiste, że poszedłbym prosto. Gdyby tylko się dało, poszedłbym prosto. O, proszę bardzo, dobrze, że was nie posłuchałem. Macie rację, że prosto. Chyba czas zaufać widzom. Mieli rację, że prosto. Coś nowego. O! O, prawie wpadłem! Panie Harry! Tak się nie robi! A, jeszcze dostałem kolce. Oho! Kołowrotek poszedł w ruch! Pierwszy napisałem? Pierwsi zawsze będą ostatnimi. Incendio. 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 Hoppa. Hoppa. O, i znowu ukryta skrzyneczka, proszę bardzo. Ajajaj. Aj, aj. Znowu jakieś ukryte przejście. Łona Boga. Łona Boga, co to się stanęło? Tak pierdoli. Uderzyło. Mówię, Matko Boska. Matko Boska, co tu się stanęło? Nie będę brzydko mówił na wizji, ale no pierdykło, pierdykło, no. Dwa lata? Nie będę oszukiwał, bo ostatnio jestem dość szczery z streamerem i co mi po twoich dwóch latach followka? Chyba nic. Bardziej pytanie brzmi, ile w ciągu tych dwóch lat razem porozmawialiśmy na tym streamie. Hello, hi, Nora!
Watch time nie działa u mnie, bo ja nie toleruję czegoś takiego jak watch time, wiesz? Bo mi nie obchodzi, ile jesteś na lurku u mnie na streamie. To ja z tego pieniędzy nie mam i tak dalej, to mnie lurki nie interesują. Dlatego u mnie watch time jest wyłączony. U mnie liczy tu i teraz. Jesteś, porozmawiamy. Jak ci się czas skończy na rozmowę, to sobie pójdziesz. No i tyle. Nie da się włączyć tych FPS-ków na dole? No, niestety, kochani, nie da się wyłączyć, bo to jest wraz z pluginem do Direct 11. Na początku one miały kontrolować, czy wszystko chodzi płynnie. Zapewne gdzieś w konfigu... Gdzieś tam w konfigu INI zapewne da się to wyłączyć. Jak będziemy mieć crash, to przetłumaczymy sobie, naprawimy sobie polskie litery jeszcze w kartach i spróbujemy wyłączyć FPS-y. Tylko musicie mi przypomnieć, bo ja pewnie zapomnę o tych FPS-ach. Bowman Reed słynie z wynalezienia złotego znicza. O, proszę bardzo. W 1560 padł na zawał od COVID-a. Współczujemy. Przyszłam tylko powiedzieć, że Harry Potta. Harry, over here. Harry, tutaj. Come along then. Robisz nam to proszę. Dziękuję, panie Grantku, za Prime'ika na Twitchu. Congratulations on making the Quidditch team. I nie robię. Na razie zbieram wszystko, bo mi dobrze idzie. Jeśli przez resztę gry będzie tak łatwo, to 100% zrobi się samą. Witaj w moim domku, Harry. O, smog. But it's our secret, mind you. The egg is at a very delicate stage. Jajko jest bardzo wrażliwe. Na co? But I need some fire seeds to give it that last burst of heat to make it hatch. Harry, can you fetch me some fire seeds? I grow them in caves out in the garden. Ogniste nasionka? To collect as many fire seeds as you can find. Careful though, they're spitting fire and the seeds are hot. Let them cool down before you pick them up. Off you go then. Dobra, Hagrid, pomogę ci. Nie ma problemu. Kurde, czego się nie robi dla naszego kochanego Hagridka. Ale wy hałasujecie, świnie jedne paskudne. O, ale kulska już jest urocza. Kuśka, 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 kuśka. O, kuśka. O Jezu, jaka ty brzydsza ode mnie. Idę stąd. To chyba jest to miejsce. Coś tak czuję, że to jest to. Oj, to chyba nie jest to. On powiedział, że gdzieś tutaj są jakieś nasionka. O, to chyba tu. Tu czy nie tutaj? Tu jest wejście do jego domku. Strzałka pokazuje, idź debilu w lewo. Drzwi się zamknęły. Więc to chyba to. O! Już mnie atakują. Flipendo! Padnij, padnij! No. Nasionka są ogniste, musimy poczekać, aż ostygną. To skupmy się na nich. Gdzie są te nasionka? Hoppa! Graczu, idź w prawo. Dobrze, gracz pójdzie w lewo. O, i gracz znalazł skrzynkę. Stare góry uczą zawsze tego dobrego. Czyli nie słuchaj tego, co mówi gra. 225 fasolek. Mówię wam, że no totalny przypadek jest. Jeśli ta gra będzie tak łatwo szła i to wszystko będę znajdował po swojej drodze, na swojej drodze, to samo się zrobi 100%. Chociaż, przepraszam, już nie mogę zrobić gry na 100%. Bo dwa zaklęcia zepsułem.
Każdego zaklęcia, którego się uczymy, musimy powtórzyć 4 razy. Za 4. próbę dostajemy 20 punktów, a ja 2 razy zawiodłem, czyli jesteśmy 40 punktów Gryffindoru w plecy. Jeśli punkty Gryffindoru podchodzą pod procenty gry, to już nie mamy 100%. Dobra, czyli tutaj, tak? Tutaj. Hoppa, moja świnko piękna, hoppa. Jeśli chodzi o Harry'ego Pottera i dalszą część, czyli Komnatę Tajemnic, to tylko grafikę trzeba nową wprowadzić i naprawę obiektów przezroczystych i oryginalne dźwięki, bo zastąpili je jakąś orkiestrą dentą, symfoniczną. Opa! A jakby ktoś chciał zobaczyć Hogwarts Legacy, to aktualnie chyba leci właśnie u Enna Kotym. Flipendo! Jezu, jaki wodospad! Tutaj chyba był Mojżesz, wiecie? Hoppa, hoppa. Czy to było poprawnie politycznie? A nieważne. Zresztą ja się pytam, gdzie jest moja kawa? Dobra, jedną uruchomione. Idziemy w lewo. Oczywiście kawa bezkofeinowa, żeby nie było. Od 3 dni piję kawę bezkofeinową. Dzieją się cuda. Drodzy widzowie, dzieją się cuda. Na razie trzymam w miarę dobrze. Kawka zbożowa z mlekiem owsianym. Serdecznie polecam, jeśli ktoś chce sobie odpocząć, tak jak ja. I nie mieć przykrych dolegliwości od kofeinki. I ta 20-letnia grafika? Ta grafika jest ulepszona, panie Grantku. To nie jest 20-letnia grafika. Ta grafika jest zrobiona przez sztuczną inteligencję, polepszającą i dodającą więcej efektów, więcej szczegółów. Na przykład te beczki byłyby sztywne, całe brązowe, a te tutaj mają takie wycinki po środku i takie jakby gwoździem. Wszystko jest znacznie polepszone. Zaraz wracam, zrobię tu przerwę. Biegniemy dalej. Zaraz kawka przyjdzie sama. Może sama nie, tylko przy pomocy ukochanej narzeczonej. Hoppa, hoppa. Tak, tak, wiem, trzeba się podlizać, żeby kawka przyszła, bo jak będę niemiły, to nie przyjdzie. Wiecie, jak to działa. Okej, okay, tędy nie przeskoczę, ale tam jest checkpointik. Ja z checkpointa chcę wykorzystać. Aha! Nie zauważyłem drewienka. Dobra, już wchodzimy. Jest checkpointik. Uwaga, skaczy! O Jezus Maria, co za debil... Oj. Jezu, bałem się, że ta kulka na mnie będzie spadała i będzie jak w platformówkach. Uciekaj, Crash Bandicoot, uciekaj! Jednak nie. Żaby nie zabrałem, gdzie jest żaba? No faktycznie żabę słyszę, ale gdzie jest? A, to już żaby nie zabiorę. Nie widziałem tam żadnej żaby. A, nie da się zabrać żaby. Ta żaba mnie tylko leczy. Jak mam pełne zdrowie, to żaby nie podniosę. To nie jest żaba kolekcjonerska. Mam całe życie. No patrz. O kurwa, podniosłem. No i tak mam pełne życie, to po co podniosłem? No i co zrobiłeś? Zepsułem. Flipendo! Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała w Komnacie Tajemnic walka z tym wielkim wężem. A w której części Harry'ego Pottera był ten wielki ogr w łazience? To była 1 czy 2?
must be a fire seed. A w jedynce, czyli tutaj. Hagrid told me to stay away from the hot seeds. To jest ta ognista roślinka. Poczekajmy, bo nasionka są gorące. One są gorące. Dziewczyny są gorące. Ale szybko stygną. Dziewczyny są gorące, ale szybko stygną. To chyba żart nekrofila. To się wytnie, widzowie. W jedynce będzie, okej, okay, super. Tam nie doskoczę, czyli idziemy tutaj, hop. Czekajcie, może tu coś ukrytego jest, nie ma. Sprawdzam każdą ścianę, bo tu wszędzie może widzieć Alohomora. Coraz częściej są save'y, to też mi się podoba. Z przodu jest skrzynka, z prawej nie ma nic, ale spróbujemy. Tu jakieś ukryte przejście w wodospadzie. Tylko debil by chyba nie zauważył. Hagrid powiedział, że mogę zebrać nasionek jak najwięcej, więc to chyba nie ma znaczenia, ile tego będzie. Czemu przyniosę 2 czy 8? Ale nie wiedziałem, że w jedynce była jakaś mowa o jajku smoka. Harry Potter, skarbie. Dziękuję za kawusię. Moja kochana żonko, piękna, słodka, urocza. Dziękuję za przyniesienie. No dobra, dzięki za kawę. Dzięki, morda. Co? Aha, to nie, to goń się. Ale kawkę możesz przynieść drugą. Naturalność, kochani, naturalność. To się nazywa naturalny gameplay. Tylko u mnie zobaczycie gameplay. Naturalny, przejrzysty, nieudawany. W żadnym stopniu nie... Coś tam, nie wiem. Sam jest stwórz ta definicja. Oho. W prawo czy w lewo? W prawo czy w lewo? W prawo czy w lewo? W prawo. Żartowałem w lewo. Czekaj, bo mi myszka uciekła poza ekran. Kurde, jak naprawić ten błąd? Niech zgadnę, będzie 9, tak? Czy 12? 12. Czyli już 4 podnieśliśmy. Sporo. Hagrid się chyba ucieszy z tylu sztuk. Może im więcej przyniosę, tym więcej punktów dla Gryffindorów padnie. O, żeś rozwalił ścianę. Żółw na wakacjach. O Jezu, to pierdzi. Obraził się na mnie. Ja tylko żartowałem. Masz naprawdę ładną skorupkę. Masz naprawdę ładną skorupkę. No, spieprzaj. Skubany usłyszał. Nigdy nie obrażajcie żółwi. Dobra, widzę ukryte przejście, wykorzystam. Alohomora. Karta by się jakaś przydała. Znowu jakiś mechanizm. A tu już chyba byliśmy. Tak, to jest to wyjście, okej. Okay. Co, nie mogłem wrócić tamtędy? Nie musiałem tu się wspinać na nową. Dobra, to niedaleko. A kto z was lubił, kochani, Harry'ego Pottera, tą część? Bo wiecie, jeszcze jest dwójka i trójka, chociaż tą trójkę to się obawiam, że nie do końca będzie taka przyjemna. Bo to jest więzień Azkabanu chyba. Wiem, że od trójki już te gry zaczynały być troszeczkę takie... denerwujące. Na odpierdziel robionym.
gdzie o tej grze nie można powiedzieć, że jest tam pierdziel zrobiona. Czyli ten więzień z kabany jest bardzo dobry? Tak? Aha, to super. Nie ma lagów na streamie, Szymku. Masz jakieś problemy z odtwarzaniem. Za dużo streamów na raz oglądasz. Nie no, filmy to wszystkie są fajne. No, w pewnym stopniu. Nie, chodzi mi o gry. Czyli trzy są ok. Czyli to od czwartej był gniot. Bo pamiętam, że któraś część Harry'ego Pottera zaczynała się w mieszkaniu, gdzie był czar repair, nie? Że tam się naprawiało, tam on te meble składał, układał te talerze na półkach. To była jedna z najgorszych części, jakie w życiu na oczy widziałem. I to chyba była czwórka już. To była ta część, gdzie on zaczynał tą swoją przygodę na huśtawce. Gdzie się bujał na huśtawce. I go dementory atakowały. Chyba nie pamiętam. Nie, więzień z kabanu to jest trzeci. Według gier. Flipendo. Flipendo. Czy to jest czasówka? Flipendo. Bardzo nie lubię czegoś takiego, jeśli to jest czasowe. Ale oby nie. Zwłaszcza przez Hermionę. Czary ognia. Hermiona to mi się nie podoba. Jak mogła wybrać Rudego? Słabe gusta miała. Zdecydowanie na początku bardzo lubiłem tą brunetkę, która była jak Harry Potter ich wszystkich uczył, wiecie, tej magii, obrony przed czarną magią w ukrytym pomieszczeniu. I ta brunetka tam się w nim bujała, on się bujał w niej. Ale potem się okazała 60. No i przestali jej ufać. No ona była fajna. Taka Azjatka. Taka pasowała mi. O kurde! A już się bałem, że spadnę. Jezu, jaki fart. O jest, udało się. No, mam szczęście. Teraz pytanie, czy idziemy tam, czy tam? W lewo, czy w prawo? Kurde, mam dylemat. Kracz poszedłby na wprost. Ale jestem głupi i pójdę w lewo. Nie wiem, czy to jest sekret, czy ja tu byłem. Może się okazać, że ja już tu byłem. Nie no, nie byłem. Czy ja kółko zrobiłem? Aha, to czekajcie, to ja inną drogą poszedłem. Na skrótym. To nie lagi, to ty. Ta Azjatka, tak. O, tędy nie możemy wejść, czyli coś tu jest nie tak. Flipendo. Czyli tu musi być jakieś ukryte przejście. Czy to był sekret? Dobra, to był sekret jednak. Ale bez karty znowu, niestety. Ale Ludóweczka, nie znasz się. Za dużo CS-a w twoim mózgu. Daj 260 zł lodówka, to ci kupię Ragnaroka, to będziesz miał fajną gierkę na streamie. Konkretnie z grubej rury, a nie tam będę się paprał. Ale nieprawda, widzowie, to jest świetna gra. I nikt mi nie powie, że jest zła. Jest cudowna.
Zawsze marzyłem, żeby w nią zagrać i w końcu mi się udało. I tak już długie lata czekałem, żeby tą grę zagrać. To już na poprzednim kanale, to już na początku nawet istnienia tego kanału mieliśmy grać w Harry'ego Pottera. I nigdy mi się nie udawało. W końcu dopiąłem swego. O, kawka, kawka, kawka. W czasie, kiedy piję kawkę, możecie zostawić lajka i komentarz. Hehe. W sensie, czy też pijecie kawkę. Panie Gandalfie, mam śmierdzące fasolki. 21 fasolek. Ty, podoba mi się ta karta. Ten gościu wygląda jak taki Snape. Taki skrytobójca. Co to jest? Salazar Slytherin, średniowiecze, współzałożyciel Hogwardu. Jego nazwisko nosi jeden z czterech domów. No, wiedziałem, że jakiś skrytobójca, ewidentnie. Po mordzie już było widać, że Slytherin. Dobra, chodźmy do niego. Wytrzyjmy butyn. Harry miał problemy z wejściem po schodach. Wykluje się smoczek. Urocza bestia. Jestem mamą. It's hatching. I'll call him Norbert. He's a Norwegian ridgeback, you know. Up your fine beauty. Thanks, Harry. Here, take this flute. It can be used to help some creatures sleep. Dostałem fleta od dużego mężczyzny, będąc dzieckiem. To niedobrze. Ja coś czuję, że ten smok wyląduje gdzieś na ogniu. Przed chwilą byłem w jaskini, teraz jestem w Quidditchu. Co tu się dzieje? Prawie nie zdążyłem na Quidditcha. Dobra, musimy uważać na te fioletowe punkty, bo one nas zbijają z różdżki. Dynamiczna akcja, ludzie, już jest Quidditch. Dobra, my musimy znaleźć ten złoty znicz. Ale musimy lecieć przez te fioletowe obręcze. Coś czuję, że za pierwszym razem się nie uda. Dobra. Dobra. Jezus, pobugowane to są, niektóre są te dźwięki. Dobra, ale znicz jest mój. Byłem troszeczkę jak policja w Need for Speedzie. Siedziałem mu na ogonie cały czas. Już, wygrałem. Gra się nie spodziewała, chyba że tak dobrze latam. Harry Potter, the youngest seeker in the history of Hogwarts, had won the Quidditch match. Gra się nie spodziewała, że tak szybko zdobędę znicz. Siedziałem mu na dupie jak policja w Need for Speedzie. Jestem cudowny w tą grę. Ron and I heard strange noises outside the forbidden corridor. Come up to the third floor and have a look. Hermiona jest dobra. Ej, Harry, słyszałam dziwne dźwięki na trzecim piętrze. Na początku gry
Dumbledore zabronił nam wchodzić na trzecie piętro. Ona słyszała dziwne dźwięki. A co jeśli Dumbledore tam robił jakieś cimcirimcim albo coś i wiecie, dźwięki szły po ścianie albo przez sufit do pokoju Hermiony? Patrzcie na tego gościa tutaj na zdjęciu. Zobaczcie go, jaką on ma minę. Zobaczcie, jaką on ma minę. On wie, o czym ja mówię. Wy też pewnie wiecie. Cześć, przyjacielu. Kim ty jesteś? Włamanie do banku Gringotta. Kamień filozoficzny, przyjacielu. Gdzie się patrzysz mi na czoło, zboczeńcu? Hello, Harry. Cześć. O, ten był kulturalny. Ten powiedział dzień dobry. O, cześć, Prymi. Dzień dobry. Założę się, że tutaj Quidditch za bardzo nie był zbyt istotny w tej grze. Gdzie my idziemy? Na trzecie piętro, tak? Dobra, musimy znaleźć schody. To jest chyba dopiero drugie piętro. Tu będzie trzecie. Cześć, malutka. Uroczy dzień? Nie wiem, jestem w środku budynku. Skąd mam wiedzieć, czy dzień jest uroczy? Jestem wewnątrz budynku. Cześć, przyjacielu. Trzecie piętro jest u szczytu tych schodów. A, okej, dziękuję. Czyli tutaj. Tu jest trzecie piętro. Już widać, że zakazanym. O nie. Chłopaki coś knują. Dałem im 100 fasolek. Oni coś knują. Trzeba ich śledzić. Zaraz ich dorwiemy. Zobaczmy tylko innych uczniów. Sprawimy wam niezłe cięgi. Mam 70 punktów więcej od was. Ale masz ego. O, Snape'a jeszcze nie widziałem w tej grze. Jestem ciekaw, jak Snape wygląda. Pewnie, że lepiej. W całym Hogwardzie jest pełno tajemnic? No wiem, właśnie na to liczę. Zakazany korytarz, jakieś warczenie. Czy oni nie mówią przypadkiem o Cerberze? Bo ja dostałem flet. Kurczę, gdzie ja poszedłem? Miałem szukać chłopaków, a poszedłem gdzieś w jakieś tajemnicze miejsce. To jest jakaś biblioteka? O! O Jezus, prawie mi drzwi zgniotły! Przede mną nic się nie schowa. Co się stało? Wow! Tu będzie karta. Kurczę. No to na górę. Ale się przyjechałem fajną windą, a ty nie. You're Harry Potter. I'm the Harry Potter. Czemu tak bardzo oni się jarają, że jestem Harrym? Jestem tylko dzieckiem. I won 10 points for Hufflepuff today. Mam w sobie Voldemorta. Oni mi zazdroszczą, że mam w sobie Voldemorta, mówię wam. Teraz pytanie, gdzie oni pobiegli? Oni pobiegli.